Cześć wszystkim, startujemy. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i wszystko generalnie technicznie się zgadza. Jest 20:30 poniedziałek, więc jak zwykle witam Was w Babis Media Unsolved. A Krowa przyszedł, chyba on dzisiaj będzie prowadził streama. Mam nadzieję, że podobało Wam się ostatnim razem w czwartek. Przypominam tym, którzy są pierwszy raz, że w czwartki z kolei oglądamy TikToki i omawiamy najświeższe inby z różnych zakątków internetu. I poprzedni czwartek niespodziewanym, spontanicznym gościem specjalnym streama był Bartek Sitek. I mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli Wam się podobało, według mnie było super śmiesznie. I jeśli Wam też się podobało, to proponuję, żebyście spamowali mu social media, pytając, kiedy znowu wpadnie. Wiem, że wolelibyście, żeby Krowa prowadził dzisiaj Babis Media Unsolved, ale widzę, że już popędził gdzieś ze swoimi ważnymi kocimi sprawami, więc wiecie, jak to jest. Dzisiaj w Babis Media Unsolved omawiamy wypadek ciężarówki z kwasem i zaginięcie chłopca z Samosierry. A sprawę określoną przez Interpol jako najdziwniejszy przypadek zaginięcia w Europie. Ostatnim razem na streamie tym zagadkowym starałam się bardzo super przygotować i mówić tak jak najpłynniej, żeby jak najlepiej się tego słuchało. A co z kolei doprowadziło do uwag z Waszej strony, że było trochę za mało interaktywnie jak na stream. Postaram się więc zaglądać dzisiaj częściej na czata. Więc wszystko dla Was zrobię. Oliwia Matuszewska pisze, że w ogóle jest fajnie, kiedy jestem z kimś na streamie. Tak jak na podcaście z Martą. I widzicie, Martę też możecie spamować, żeby wpadła na któregoś ze streamów. Ja ją ciągle namawiam. Swoją drogą w czwartek będziemy nagrywać kolejny podcast, więc może mogłaby przyjść trochę wcześniej i pooglądać ze mną TikToki. Pytacie, czy będzie jakiś podkład muzyczny? Czy nie ma w takim razie? Bo wydawało mi się, że powinien być, bo włączałam. Ale tak, chyba nic nie gra. To poczekajcie chwilę. Ja już Wam ustawię playlistę. Pyk. I już jest. Ciszę trochę. I jak teraz jest, dajcie mi znać. A, piszecie, że chcecie Martę na streamie i gdzie ją spamować. Możecie u niej na Instagramie albo na naszym Instagramie. Powiedz siostro. Zgadzam się, że Marta jest koks. A i przy okazji i założyłyśmy Patronite'a podcastowego dla Powiedz Siostro specjalnie, więc jeśli chcecie rzucić kasę bezpośrednio na ten cel i wynagrodzić Marcie to, że jest częścią Babis Media, to wiecie, Powiedz Siostro na patronite.pl. Są tam super nagrody, które poogarniałyśmy dla patronów, więc polecam. Podobno jest trochę głośno, mogę jeszcze odrobinę przyciszyć muzykę. Okej. Teraz jest dobrze? Dajcie znać i będziemy powoli zaczynać. Okej. Skoro jest gituwa, to gituwa. A ja po weekendzie przybywam do Was z
energią kosmosu, moja wewnętrzna wojowniczka jest gotowa do walki, I guess, skoro to wojowniczka, to chyba do walki. Dobrze. Pełna powaga. Jest już ciemno, więc jest odpowiedni klimat. O, Grabka 444 proponuje stream z Dominikiem Bossem. I niestety jest dość daleko, ale jak się pofateguje następnym razem do Warszawy, to niech wbija. Dziękuję wam za wszystkie miłe pytania i za lewacką energię od ziombala.pl. A teraz... A, już miałam zaczynać, ale widzę na czacie, że InkoWave pisze, że jakkolwiek absurdalnie to brzmi, pracuję w biurze podróży i mogę spróbować was z Martą do tej Tajlandii wysłać. Błagam, zrób to, my nie żartowałyśmy. Nasz mail kasia@babismedia.pl, marta@babismedia.pl albo bezpośrednio nasza agentka ewa@babismedia.pl. Czekamy na oferty, wyślijcie nas do Tajlandii. Okej, okay, więc tak, wewnętrzna wojowniczka uruchomiona, ja mam skrzyżowane ręce, więc nie macie dostępu do mojej energii, a ja zaczynam omawiać dzisiejszą niewyjaśnioną zagadkę. 25 czerwca 1986 roku około 6 rano ciężarówka Volvo przewożąca 20 tysięcy litrów czystego przemysłowego kwasu siarkowego przejeżdża z coraz większą prędkością wzdłuż pasma górskiego Samosierra w północnej części prowincji Madryt w Hiszpanii. Kierowca najpierw wyprzedza ciężarówkę jadącą przed nim, później kolejną, przejeżdżając tak blisko, że odrywa jej lusterko. Następnie zbliża się do trzeciej ciężarówki, ale zamiast ją wyprzedzić, wjeżdża prosto w nią, wypychając ją z drogi. Wydaje się oczywiste dla innych użytkowników drogi, że kierowca musi mieć problem z hamulcami. Kilka sekund później staje się nieuniknione. Volvo zderza się z ciężarówką jadącą z przeciwnej strony z prędkością 140 km na godzinę. Samochód przewraca się, jego zbiornik pęka, a jego zawartość wylewa się na kabinę pasażerów i drogę przed nią, wzniecając przy tym toksyczną chmurę, która pokrywa całą scenę wypadku. Powtórzę dla wszystkich, którzy nie wyłapali. Ciężarówka przewożąca 20 tysięcy litrów czystego przemysłowego kwasu siarkowego ulega wypadkowi. Kwas wylewa się na kabinę i na drogę przed nią. Podobno muzyka wciąż jest trochę za głośno. Dajcie znać, czy teraz jest ok. Bernas.pl pisze, że brzmi jak origin story Daredevila. Niestety kończy się trochę gorzej. Nie mam informacji, czy jest to kwas siarkowy 4 czy 6, ale mogę za chwilę spróbować zrobić głębszy research. Ratownicy drogowi spieszą na miejsce wypadku. W kabinie ciężarówki dostrzegają kobietę i mężczyznę martwych z ciałami przeżartymi kwasem. Na szczęście to jedyne śmiertelne ofiary. Dla nich nic już nie mogą zrobić, ruszają więc ewakuować rannych i resztę kierowców. Na kałuże kwasu wysypują worki piachu i wapna, żeby zneutralizować toksyczne odpady, zanim zanieczyszczą pobliską rzekę i doprowadzą do katastrofy ekologicznej. 3 godziny później ofiary z kabiny udaje się zidentyfikować jako zawodowego kierowcę André Martineza i jego żonę Carmen Gomez, która często towarzyszyła mu w podróżach. Razem przewozili kwas z Kartaginy, gdzie został załadowany poprzedniego wieczora, do Bilbao, gdzie miał dotrzeć dzień później.
Po południu agenci Guardia Civil powiadomili telefonicznie matkę Carmen o śmierci córki. Zaskakuje ich jej reakcja. Kobieta pyta, a chłopiec? Błagam, powiedzcie mi, że z chłopcem wszystko w porządku. I tak właśnie zaczyna się historia określana przez Interpol najdziwniejszym przypadkiem zaginięcia w Europie. Chłopiec to Juan Pedro Martinez. Miał 10 lat w chwili zaginięcia i był jedynakiem. Często towarzyszył ojcu w podróżach, ale nigdy tak długich. Kiedy usłyszał w szkole opowieści o krowach pasących się na zielonych, wilgotnych, baskijskich pastwiskach, tak odległych od półpustynnych terenów w Murcji, zafascynował się tak bardzo, że wymógł na ojcu obietnicę, że jeśli będzie miał dobre wyniki w szkole, to będą mogli tam razem pojechać. Rok szkolny właśnie się skończył i Juan Pedro otrzymał wzorowe świadectwo. Ojciec czuł się więc zobowiązany, żeby zabrać go ze sobą w następną podróż służbową do kraju Basków. Andre namówił żonę, żeby im towarzyszyła, nie mógł w końcu zostawić chłopca bez opieki podczas wyładunku i kilka dni później razem wyruszyli w drogę. 24 czerwca dotarli do Fuente Alamo w samochodzie siostry Andre i załadowaną ciężarówką opuścili Kartaginę o 19. Jednak czy Juan Pedro był w ciężarówce, kiedy wydarzył się wypadek? Badanie kabiny pasażerskiej wykazało, że były w niej dziecięce kasety i chłopięce ubrania, ale żadnych śladów dziecka. Sprowadzono specjalny żuraw, żeby podnieść pojazd i sprawdzić, czy dziecko nie wylądowało pod nim w trakcie zdarzenia, ale tam też go nie było. A kilka grup, włączając to policję, studentów, ochotników i wojsko, przeczesywało okolice w poszukiwaniu chłopca lub jego szczątek przez kilka dni, jednak nic nie znaleziono. Przekopano piach i wapno w obawie, że z nieuwagi przesypano nim wcześniej chłopca. Nie znaleziono nic poza podeszwą buta, która ze względu na rozmiar raczej i tak nie należała do Juana i najprawdopodobniej leżała na drodze już wcześniej. Oczywiście fakt, że w ciężarówce przewożony był kwas, który zalał kabinę, nikomu nie umknął. Chemicy wykluczyli możliwość, żeby ciało Juana Pedro mogło całkowicie rozpuścić się w kwasie, nie zostawiając żadnego śladu. Po pierwsze, ciało musiałoby być w nim całkowicie zanurzone, a nie tylko nim oblane. Przeprowadzili testy na szczątkach zwierzęcych i ludzkich i ustalili, że nawet gdyby kabina zadziałała jak wanna i szczelnie wypełniła się kwasem, ciało potrzebowałoby przynajmniej 24 godzin, żeby jego tkanki miękkie uległy rozpuszczeniu, i nawet 5 dni, zanim poważnemu uszkodzeniu uległyby kości. Nawet w takim przypadku wciąż pozostałyby nienaruszone fragmenty, takie jak włosy, paznokcie, zęby, a nawet fragmenty ubrań. W kabinie nie pozostało nic takiego, w związku z czym Juan Pedro został uznany za osobę zaginioną. Prędkościomierz ciężarówki nie uległ uszkodzeniu, dzięki czemu udało się ustalić, że zgodnie z harmonogramem zatrzymała się na postoju w Venta del Olivio o północy 12, na stacji benzynowej niedaleko Madrytu o 3, w karczmie Aragon niedaleko Cabanillas o 5.30. Kelner nie miał problemu z przypomnieniem sobie rodziny, a nawet tego, co zamówili. 2 kawy dla rodziców i ciasto dla synka. Podobno zjedli, zapłacili i weszli bez żadnych zakłóceń. Kelner nie widział, żeby wchodzili do pojazdu, ale niedługo potem zobaczył przez okno, że ciężarówka wyjeżdża z parkingu. Do tego momentu podróż rodziny przebiegała zgodnie z planem. Na czacie Bernas.pl pisze, czyli rozpuszczenie ciała w Breaking Bad to był fake. Jeśli dobrze pamiętam, ono tam leżało trochę. Wydaje mi się więc, że to było całkiem prawdopodobne. Wystarczy 24 godziny zanurzenia w kwasie, żeby ciało się rozpuściło
kości 5 dni, więc nie pamiętam jak długo oni tam w Breaking Bad rozpuszczali tych typów. Zresztą tak jak pisze Chiffin, tam podobno był innego rodzaju kwas. Tu mamy kwas siarkowy w tej ciężarówce. A według WSK One są nawet lepsze kwasy niż ten z Breaking Bad. Okej, czyli widzę, że za chwilę na czacie zaczną powstawać teorie o tym, jakim kwasem najlepiej rozpuszczać zwłoki. Natasza Kura pisze, to ciekawe, bo ratownik medyczny na szkoleniu powiedział nam o babeczce, która pobiegła na ratunek kierowcy ciężarówki, z której wylewały się chemikalia i biegnąc topiła się? What? Jak? Kontynuując. Do momentu wyjechania ciężarówki z parkingu restauracji podróż rodziny przebiegała zgodnie z planem. Prędkościomierz ciężarówki ujawnił także inne dziwniejsze zdarzenia na kolejnych etapach trasy. Kiedy wjechali między pasmo górskie, ciężarówka wykonała 12 krótkich postojów. Najkrótszy mniej niż sekundowy, najdłuższy w najwyższym punkcie trasy około 20-sekundowy. Kierowcy zaznajomieni z tym terenem twierdzą, że nie zrobiliby w tym punkcie więcej niż jednego postoju. Nie było w tym miejscu żadnych korków, które mogłyby wywołać te zatrzymania. Co więcej, badanie ciężarówki pomogło ustalić, że w przeciwieństwie do wcześniejszych założeń hamulce Volvo nie były w żaden sposób uszkodzone. Andres Martinez musiał rozwinąć więc tę zawrotną prędkość celowo, a później celowo nie wyhamować przed zderzeniem z jadącym naprzeciwko pojazdem. Co do pytania, jak zwykle, czy będzie z tego live, jak zwykle przypominam, że wszystkie live'y będą zapisywane na kanale Babis Media Live. Kierowca, który został zepchnięty z drogi, stwierdził, że tuż po wypadku zatrzymał się obok niego biały Nissan Vanette. Prowadził go wąsaty mężczyzna o obco brzmiącym akcencie, któremu towarzyszyła blond kobieta. Mężczyzna powiedział mu, żeby się nie martwił, bo jego żona jest pielęgniarką. Kobieta opatrzyła powierzchownie jego obrażenia, a później zniknęli, żeby pomóc kolejnym poszkodowanym. I nikt więcej już ich nie zobaczył. To zeznanie jest ewidentnie źródłem wszystkich późniejszych spółki relacji w różnych programach kryminalnych o tej sprawie. Według nich podobno dwójka pasterzy widziała białego vana zatrzymującego się przy Volvo tuż po wypadku, z którego wyłonił się dziwnie wysoki, nordycko wyglądający mężczyzna i kobieta, oboje ubrani w białe uniformy lekarskie. Mieli zabrać jakąś paczkę z kabiny ciężarówki i zniknąć. Ta opowieść powtarza się w zasadzie od samego początku. Policja próbowała nawet przez jakiś czas odnaleźć dwójkę rzekomych pasterzy, żeby ich przysłuchać, ale żadnych nie znaleziono. Dziwne zniknięcie pasterzy stało się pożywką dla mediów i teoretyków spiskowych, którzy zaczęli oczywiście snuć opowieści o UFO, zamiast założyć, że pasterze świadkowie po prostu nigdy tak naprawdę nie istnieli. Myślę, że to dobry czas, żebyśmy przeszli do teorii. Pierwsza jest taka, że rodzina trafiła po drodze na handlarzy narkotyków. Podobno w Samosierze ustawiła się tego rana blokada policyjna i
Żeby bezpiecznie ją ominąć, dealerzy zmusili ciężarówkę do zatrzymania się i zaproponowali Andrę przewiezienie narkotyków za nich. Znaczy, to jest ta teoria, że tak mogło być, że z powodu tej blokady a handlarze mogli zatrzymać ciężarówkę z niewinnie wyglądającą rodziną, żeby to im przekazać narkotyki, bo jako ciężko pracująca rodzina wzbudzali po prostu mniej podejrzeń. Według tej teorii Andre miał odmówić, przez co dealerzy porwali mu syna, a on ścigał ich przez drogę aż do momentu wypadku. Teoretycy spiskowi, którzy nie uciekali się do paranormalnych wyjaśnień, wysnuli taką teorię, według której Juan Pedro został zabrany przez dealerów jako zabezpieczenie i to właśnie z nim jechali białym vanem tuż przed ciężarówką z resztą rodziny i z narkotykami. Po wypadku mieli szybko zabrać z kabiny cenną paczkę i ulotnić się razem z porwanym dzieckiem. Inne scenariusze zakładają udział kręgu pedofilskiego, sekty albo handlarza organami, którzy mieli albo porwać Juana Pedro, albo współpracować z rodzicami, którzy to właśnie jego mieli trzymać w kabinie jako tę paczkę, którą następnie wyjęła dwójka ludzi z białego vana. Jeden z policjantów będących na miejscu zdarzenia zaproponował z kolei teorię dobrego Samarytanina. Według tej teorii ktoś, być może para z białego vana, wyciągnął ciężko rannego Juana Pedro z kabiny i próbował przewieźć go do szpitala, jednak kiedy chłopiec umarł po drodze, w szoku i ze strachu przed pytaniami pozbyli się jego ciała. Kilka dni po wypadku podobno ktoś widział zaginionego chłopca w Bilbao, czyli w miejscu docelowym rodzinnej wyprawy. Policja podążyła za tym tropem, jednak nie doprowadził ich do niczego. Kolejna osoba miała widzieć Juana Pedro w śródmieściu Madrytu w 1987. Według tego doniesienia stara, niewidząca kobieta wkroczyła do sklepu, pytając o drogę do amerykańskiej ambasady, twierdząc, że jej rodzina uciekła z Iranu 6 miesięcy wcześniej. Prowadził ją chłopiec na oko 10 lub 11-letni, który mówił po hiszpańsku z andaluzyjskim akcentem i wydawał się wyraźnie zdezorientowany. Kiedy świadek spytał o chłopca, kobieta zmieniła temat, a ten później rozpoznał go jako Juana Pedro, kiedy jego zdjęcie pokazano w telewizji. Pedro nie był Andaluzyjczykiem, ale pochodził z regionu Campo de Cartagena, gdzie lokalny akcent brzmi nieco podobnie. Temu zeznaniu nie uwierzyła jednak ani policja, ani rodzina Juana Pedro. Arachne pyta, czy był jakiś cel, dla którego przewozili ten kwas. A ta rodzina miała po prostu firmę przewozową, a kwas był kwasem przemysłowym i był potrzebny w jakichś przemysłowych celach. Oni zajmowali się wyłącznie przewozem. Mieli swoją ciężarówkę i za kasę przewozili go z jednego miejsca do drugiego. Nie był im osobiście do niczego potrzebny. Bernas.pl pisze, że być może chłopak wyleciał przez okno, ale całą okolicę dokładnie przeszukano, więc gdyby wyleciał przez okno, na pewno gdzieś by się w końcu znalazł. Jeżeli wyleciał przez okno i przeżył, co już byłoby dość dziwne, to też gdzieś w końcu raczej ktoś by go odnalazł. A grabka 444 poprawia mnie, że skoro przewozili kwas, to czy nie była to bardziej cysterna? Tak, prawdopodobnie. Nie znam się na terminologii. Myślałam, że cysterna to sam rodzaj tej takiej wielkiej beczki, którą się nakłada na ciężarówkę, w sensie, że że wiecie, że może być ciężarówka z cysterną albo ciężarówka z przyczepą, ale może się mylę, nie znam się w ogóle na tym. Owca
pyta, czy gdzieś blisko była rzeka. Tak, w pobliżu była rzeka, właśnie z tego względu tak się spieszono z zasypaniem kwasu piachem i wapnem, żeby przypadkiem nie wlał się do pobliskiej rzeki i nie spowodował katastrofy ekologicznej. Nie wydaje mi się jednak, żeby była na tyle blisko, żeby chłopiec mógł wpaść do tej rzeki, wylatując przez okno. Zobaczmy, jakie kolejne teorie będziecie mieć na czacie. Najbardziej zagadkowe są oczywiście te przystanki, które rodzina robiła po drodze. Bardzo częste i bardzo krótkie, co według innych kierowców zupełnie nie miało sensu na tym fragmencie trasy. Nudl Kasic pyta: dziwi mnie, że ten kwas zalał kabinę. Nie powinien być jakoś szczelnie zamknięty i zabezpieczony. Na pewno był, ale wydaje mi się, że nie da się aż tak szczelnie zamknąć i zabezpieczyć czegokolwiek, żeby nie dało się tego uszkodzić wypadkiem przy 140 km na godzinę. Owca twierdzi, że być może dzieciak próbował obmyć się z kwasu w pobliskiej rzece, ale na pewno w takim przypadku gdzieś raczej wypłynęłyby jego zwłoki, tak czy inaczej. Talia pisze, że z tymi pytaniami z czatu czuje się jak w grze Czarne Historie, gdzie na końcu poznaje się rozwiązanie. Niestety najbardziej wkurzająca rzecz w słuchaniu nierozwiązanych zagadek jest to, że pozostają one nierozwiązane. Aleksander Kojetych pyta, jak można zrobić przystanek na jedną sekundę, tego nie rozumiem. A te dane pochodzą z prędkościomierza, chodzi więc o to, że ciężarówka po prostu zatrzymała się na mniej niż jedną sekundę. Co jest możliwe? Nie wiemy tylko po co. Nie było żadnych... nie było korków ani żadnych kłopotów na drodze, które mogłyby spowodować, że tak często się zatrzymywali na chwilę. A oczywiście, tak jak pisze Magda Domeracka, częste przystanki mogły być spowodowane jakąś kłótnią. Mogły być. A pomyślałam, że również mogły być spowodowane tym, że ktoś się źle poczuł, na przykład tych syn, i musieli często się zatrzymywać, żeby nie wiem, mógł zwymiotować lub coś w tym stylu. Zest pisze, że może kwas rozpuścił dziecko i nie pozostał po nim ślad. Oczywiście, tak jak wspominałam wcześniej, to była pierwsza myśl wszystkich, ale zdecydowanie kwas nie zdołałby tak szybko rozpuścić całego dziecka. Nawet gdyby był w nim zanurzony przez, tak jak piszecie na czacie, całą dobę, to wciąż pozostałyby paznokcie, włosy, zęby i części ubrań. Być może kłótnia rodzinna spowodowała, że... Teraz łącząc wasze teorie z czata, zastanawiam się nad teorią z kłótnią lub z chorobą. Jedna lub druga z tych okoliczności mogłaby doprowadzić do śmierci chłopca, być może. Być może rodzina, w sensie małżeństwo, w którymś z przystanków pozbyło się jego ciała, a następnie zaczęło kłócić się o to i spowodowało wypadek. Być może było to bardzo dobrze znane,
Był to bardzo dobrze znany fenomen rozszerzonego samobójstwa, wynikającego z poczucia winy. Ale w jaki sposób pozbyliby się tak skutecznie ciała 20-sekundowym postoju? Magda Domeracka pisze, może to dziecko już wcześniej zniknęło i to spowodowało późniejsze irracjonalne zachowanie. Jeżeli zniknęło, to właśnie na tej trasie górskiej, na tym ostatnim fragmencie, ponieważ widziano je w restauracji. Kacu 77 pisze, wskazania o postojach w ciężarówkach można odczytać z tachografu, nie z prędkościomierza. Zapis prędkości jest jedną z informacji rejestrowanych przez tachograf. Tak, przepraszam, to znów wychodzi moja nieznajomość terminologii. Oczywiście chodzi o tachograf. Ja byłam przekonana po prostu, że prędkościomierz i tachograf to są dwa słowa na to samo, co było moją pomyłką. A Barbara Rossa wskazuje na ciasto, które jadło tylko dziecko, które mogło być przyczyną zatrucia, które mogło być z kolei przyczyną postojów, co wydaje się całkiem logiczną teorią. Mateusz Jast pyta, po co w ogóle ojciec miałby ryzykować jadąc 140 km na godzinę i dodam jeszcze, że wyprzedzając tak gwałtownie, musiał kogoś ścigać lub gonić. To całkiem dobry argument. Owca pyta, jak potwierdzili, że dziecko naprawdę z nimi jechało, tak jak wspominaliśmy wcześniej, było widziane z nimi na trasie. Magda Tamaracka pisze, tam było coś o górach, może chłopiec spadł i rodzice potem się kłócili o coś, a nie robili na tyle długiego postoju w górach, żeby mogło się wydarzyć coś pomiędzy. Tak jak mówię, jedyny czas, o którym nie wiemy, co się działo z chłopcem, to ten, w którym wjechali w pasmo górskie, z tym, że najdłuższy postój, jaki tam robili, był 20-sekundowy. Językonauta pisze, że może ten sekundowy przystanek to przesadzenie dziecka do innego samochodu. To jest jedna z teorii, właśnie pytanie tylko do czyjego samochodu i w jakim celu. Stąd ta teoria o handlarzu narkotykami lub porwaniu. Bernas.pl pisze coś, co przyszło mi też do głowy, kiedy czytałam o tej sprawie, czyli że mogli zabić, że małżeństwo mogło zabić chłopca wcześniej, następnie wsadzić go do cysterny, gdzie powoli rozpuszczałby się w kwasie aż do zniknięcia wszelkich śladów po nim. Co nawet, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakieś ślady by zostały, a nawet gdyby je przeoczono, to jednak nie byłoby aż tyle czasu, żeby rozpuścić chłopca, ponieważ nie wiem dokładnie ile, ale no tak, kilka godzin wcześniej, już sprawdzam dokładnie jaki czas, był widziany z rodzicami w karczmie przydrożnej. I to było o 5:30, pół godziny wcześniej, o 6 rano doszło do wypadku. O 5:30, czyli pół godziny wcześniej, chłopiec był widziany w karczmie po drodze. Mogło zniknąć po wyjściu z restauracji. Pytanie, dlaczego jego rodzice w takim razie spokojnie wsiedli do ciężarówki i odjechali dalej? Wiktoria Arparos pisze, dziecka nie było w samochodzie podczas wypadku, brzytwa Ockhama. Tak, to już ustaliliśmy, cała zagadka nie polega na tym, gdzie i dlaczego miałby się znaleźć chłopiec w ciągu tych pół godziny pomiędzy wizytą w karczmie a wypadkiem. A Grabka 44 wspomina o zajściu z tą niewidomą panią, która
weszła z chłopcem do sklepu, którego właściciel rozpoznał jako Juan Pedro, a nigdy więcej nikt ich nie zobaczył i policja oraz rodzina najbliższa Juana Pedro nie wierzą, żeby ta historia była prawdziwa. Nie ma żadnych innych dowodów na to. W każdym razie byłoby to dość zagadkowe też, gdyby nagle z jakąś tajemniczą, niewidomą staruszką, która twierdzi, że ucieka z... Skąd uciekała ponoć ta pani? Z Iranu. Pawioka pisze, że przy rozszerzonym samobójstwie raczej popełnia się w pobliżu pozostałych ciał. Tak, oczywiście miałam na myśli to, że on postanowił popełnić samobójstwo i zabić swoją żonę jednocześnie w tym wypadku. A z powodu tego, że ich syn w jakichś okolicznościach zginął wcześniej. Michał Marcinkowski pyta, czy mogłoby dojść do jakiegoś rozszczelnienia cysterny. Opary są trujące dla ludzi. Wysadzili dziecko w górach w dziwnym pomyśle chronienie jego bezpieczeństwa, a potem kierowca pędził, by zostawić opary za sobą. Okej, dobra, to zaczęło się dość sensownie. Myślałam, że może opary sprawiły, że zachowywali się irracjonalnie, ale wtedy, nie wiem, chłopiec mógłby zauważyć ich dziwne zachowanie, dziwne zatrzymania i uciec w trakcie jednego z tych zatrzymań. Pomysł z zostawianiem oparów za sobą przez szybką jazdę wydaje się trochę nielogiczny. Marek mówi, te postoje są za krótkie, by cokolwiek konstruktywnego zrobić. Mimo kierowca zatrzymywał się, by puścić kogoś dołączającego do ruchu z prawej. Dla mnie podejrzane są te dwie osoby. Nie wydaje mi się, żeby na tej krótkiej trasie były w ogóle jakieś skrzyżowania. Dwie osoby, czy są podejrzane? No, według oficjalnego zeznania po prostu podjechały komuś pomóc, a potem pojechały dalej. Nikt ich więcej nie zobaczył. Nie wydaje mi się to aż tak podejrzane. Arachne dobrze zwraca tu uwagę na teorię policjanta, który był na miejscu zdarzenia. Na tę teorię o dobrym Samarytaninie, czyli jakaś para, na przykład właśnie z tego białego vana, podjeżdża, wyciąga ciężko rannego chłopca z ciężarówki. Chce go zawieźć do szpitala, chłopiec po drodze umiera. I oni się przestraszeni postanawiają ukryć ciało z jakiegoś powodu. Oczywiście wydaje się to nieracjonalne, ale znamy już przypadki i nieracjonalnych zachowań w tak ekstremalnych sytuacjach. Zastanawiam się, jak rozwiązać tę sytuację, że dołączają nowe osoby i chcą się dołączyć do dyskusji, ale nie słyszeli całej historii. Myślicie, że może da się tutaj tę historię gdzieś podlinkować w opisie w streama? Dajcie znać, jak myślicie, żeby to rozwiązać. Joaninka pisze, może pracownik tej restauracji wcale nie widział chłopca, tylko kłamał. Przekupili go albo zastraszyli. Z tym, że kto mógłby go przekupić albo zastraszyć? I w jakim celu? Grabka 444 proponuje, żebym przypięła w OBS-ie najważniejsze fakty. To jest dobry pomysł, ale muszę coś takiego zacząć przygotowywać wcześniej w takim razie. Taką planszę z najważniejszymi faktami i wyświetlać ją sobie obok głowy. Tak. Dobra, to jest cenna uwaga. Dzisiaj nie zdążę już tego zrobić, ale
ale na następny stream na pewno przygotuję. Jeśli ktoś na przykład z Was ma czas, to może szybko machnąć taką planszę, wysłać mi w PNG na Discordzie, a ja wtedy wrzucę ją sobie obok głowy i będzie wisieć i będziemy mogli wszyscy dalej dyskutować. Kat775 pyta, czy gdzieś wrzucony jest poprzedni stream. Wszystkie poprzednie streamy z nowej serii są na Babis Media Live, kanał na YouTubie Babis Media Live. A zastanawiam się też, na czym się zastanawiałam? Już YouTube te sprawy, które już omawialiśmy na Twitchu. Część z Was będzie się nudzić, ale niektóre z nich były dobre, a wiem, że jest dużo osób, które nie oglądały w ogóle streamów na Twitchu. Oczywiście pada już teoria, oddzielna kategoria teorii, czyli teorie pterodaktylskie. A Telauges pisze, pterodaktyl porwał chłopca tuż przed wypadkiem, a ojciec próbował go dogonić i stąd wypadek. Case solved. Bardzo prawdopodobne. Widziałam film, w którym niemal coś identycznego się zdarzyło i był to Jurassic World. Tam w tym dokumencie pterodaktyl porwał pewną panią, następnie upuścił ją nad zbiornikiem z megalodonem. Nie był to chyba megalodon. To ten taki, jeden z tych dużych dinozaurów, co pływają pod wodą. Nie pamiętam, jak się nazywało. W każdym razie ją zjadł, więc to by wyjaśniało, dlaczego nigdy nie odnaleźliśmy jej ciała. Dobra, przepraszam. Przepraszam, już nie robię z tego pośmiewiska. Grzegorz Nogal dodaje jeszcze, że mógłby to być irański pterodaktyl, ale okej. Okay. Wracając do poważnych teorii. Grabka 444 pisze, może dziecko się zakrztusiło, para zadzwoniła po kogoś, kto im pomoże zająć się ciałem, stąd te krótkie postoje w celu ukrycia ciała. A paczka zabrana z auta mogłaby być dowodami na współpracę. Musieliby bardzo szybko, w pół godziny, zrobić jakąś całą paczkę dowodów współpracy. Musieliby w ogóle wpaść na pomysł, że chcą ukryć ciało dziecka, które się zakrztusiło. A witamy swoją drogą Mieczyńskiego na kanale. Cześć Miciu, bardzo miło, że wpadłeś. Arachne pyta, czy wiadomo coś o relacjach w tej rodzinie, czy na przykład brak pieniędzy, długi. Nie dokopałam się do niczego takiego. Z tego wszystkich informacji, które czytałam, chyba byli spoko w tym sensie, że no, często wybierali się razem w te podróże i bo za dobre oceny, to brzmi całkiem okej. Kataliszka dopytuje, nie słyszałam tego fragmentu, czy pracownik restauracji rzeczywiście widział chłopca, czy tylko pamięta, że rodzice zamawiali dla niego ciasto. Widział też chłopca, widział całą rodzinę. Pawie Oka pyta, czy znaczy podobno w cysternie, ale nie w kabinie, były znalezione jakieś ślady heroiny. Może jednak ci dilerzy. Był tam wątek o śladach heroiny, jednak według policji nie był konsistent z przewożeniem narkotyków przez kierowcę. Nie wiem dokładnie, jak to ustalili. Cry to Heaven podpowiada mi odnośnie mojej wpadki z megalodonem, że oczywiście był to mozozaur. Był. I nie był to ribozaur, wbrew temu, co podpowiada Nothing z kolei. Kacu77 pisze, że handlarze narkotyków brzmią sensownie, że wzięli chłopca jako zabezpieczenie i kazali rodzicom przewieźć towar. Najbardziej sensownie z tego ze wszystkich teorii, które powstały do tej pory, ale wciąż wydaje mi się, że handlarze narkotyków albo krąg pedofilii to taki standardowy po prostu straszek i magiczne wyjaśnienie każdego zaginięcia. Hmm.
Manekin Love słusznie zauważa, że jeżeli miało to być morderstwo zaplanowane, rodzice raczej zaplanowaliby je wcześniej niż te 30 minut. To prawda. Klaudia Wojszkun pyta, czy będzie rozwiązanie sprawy. Gdyby było, sens tego streama straciłby sens. Ten stream straciłby sens, bo polega na tym, że rozmawiamy o niewyjaśnionych zagadkach. I oczywiście, jeżeli uda nam się ją wyjaśnić na tym czacie, to świetnie, dzwonimy do hiszpańskiej policji albo Interpolu, ale jest to mało prawdopodobne. Owca pyta, o co chodziło z tym skandynawskim ziomkiem. No właśnie o to chodziło, że nie istniał. Jedyne legitne zeznanie, jakie mamy, to kierowcy, który stwierdził, że para w białym vanie wyszła mu pomóc i opatrzyć jego rany, po czym pojechała dalej. I że mieli zagraniczny akcent, nie określił jaki, co prawdopodobnie ewoluowało i potem powstało wiele opowieści o pasterzach, którzy zauważyli dwie postacie wysiadające z białego vana i że były dziwnie wysokie i wyglądały skandynawsko i miały na sobie białe kitle i moim zdaniem to wszystko było wyłącznie po to, żeby... To brzmi jak wszystko, co standardowo się mówi o jakichś dziwnych postaciach, że są wysokie, że są blond, że mają jakieś dziwne uniformy. Joaninka pisze, chyba mówiłaś, że pracownik restauracji nie widział, jak wsiadają do samochodu, tylko jak już odjeżdżali. Może dzieciaka ktoś zawinął z parkingu, a rodzice gonili. Tak, tak jest. I to jest całkiem prawdopodobne. Dlaczego się zatrzymywali po drodze jednak? Wiktoria Arbaros pisze, że być może chodzi o halucynacje, co zawsze jest fascynującą teorią według mnie, co wyjaśnia dziwne zachowanie rodziców, jednak wcale nie wyjaśnia, gdzie podział się ich syn. A Pawioka odnosi się do teorii poprzedniej o tym, że być może chłopiec ranny próbował doczołgać się do rzeki, żeby obmyć kwas z siebie. Co jak słusznie Pawioka zwraca uwagę, nie byłoby możliwe, skoro rodzice byli na tyle ranni, że od razu umarli, to raczej chłopiec też by umarł. Grzegorz Nogal pyta, czy coś więcej z Iranem było. No właśnie nic więcej, jest tylko zeznanie jednego typa, który podobno widział jakąś starą, niewidomą kobietę, która twierdziła, że uciekła z Iranu i szuka amerykańskiej ambasady. I był przy niej chłopiec, który według niego wyglądał jak Juan Pedro i mówił z andaluzyjskim akcentem i był zdezorientowany. Ale nigdy więcej ich nie zobaczono, on ich nigdy więcej nie zobaczył, policja mu nie wierzy, rodzina mu nie wierzy. Adriana Biskupowicz sugeruje, wpadł pod koła, dlatego zatrzymali się na te 20 sekund, w panice zaczęli szybko jechać i wypadek. I że ciało chłopca zjadły i rozciągnęły zwierzęta. Nie sądzę, żeby mogły go tak szybko zjeść i rozciągnąć po lesie, w sensie... Po wypadku dość szybko wszyscy zaczęli go szukać. Językonauta też słusznie zwraca uwagę, że gdyby dziecko nagle zaginęło na parkingu, to raczej rodzice zadzwoniliby gdzieś na policję, a nie gonili porywaczy sami ciężarówką pełną kwasu. I tak jak słusznie Pawioka zwraca uwagę, informacje dotyczące wysokiej pary w uniformach pochodzą tylko z jakichś UFO-kręgów, mają zero poświadczenia w realnych wywiadach czy zeznaniach.
Kiki Pongo pyta, czy nie było żadnych śladów w samochodzie. Były tam ślady obecności dziecka w takim sensie, że były jakieś kasety dziecięce w schowku, były ubrania chłopięce gdzieś z tyłu, ale nie było żadnych śladów samego chłopca, żadnych fragmentów ubrania ani ciała. Daniel pyta, czy możliwe, żeby chłopiec wypadł przez okno, zanim kabina zalała się kwasem. Później mógł uciec bądź zostać uprowadzony. Wydaje mi się, że przy takiej prędkości, gdyby przy 140 km, chłopiec, o którym wiemy, że na pewno nie miał zapiętych pasów lub nie było go w kabinie, bo to udało się ustalić, gdyby wypadł przez okno, nie przeżyłby tego. Moim zdaniem raczej nie ma szans. Jakie są szanse, że na miejscu tak dziwnego wypadku nagle znajdują się też porywacze dzieci i zobaczyli, o, dziecko wypadło przez okno z wypadku, to jest nasza szansa, a sam raczej nie dałby rady uciec. This guy from the Renaissance pyta, czy chłopiec faktycznie istniał. A tak twierdzi jego babcia, tak twierdzą jego wszyscy najbliżsi, tak twierdzą zdjęcia rodziny i w ogóle wszystko, co wszyscy o niej wiedzą. Statystyczny szary człowiek pyta, czemu rodzina jechała ciężarówką z kwasem, bo taka była ich praca, to znaczy taka była praca tego faceta, a przy okazji, ponieważ gdzieś jechał tą ciężarówką z kwasem, to postanowił zabrać rodzinkę nią na taki road trip. Victoria Arbaros ma teorię. Halucynacje, poczuli zagrożenie, być może ze strony syna, zrobili przystanek, hyc, dzieciak ze skarpy na górskim kawałku i dalej w trasę. Być może, byłoby to bardzo dziwne, ale no, cała sprawa jest dziwna, więc domyślam się, że wyjaśnienie musi być również dziwne. Monika B. pisze super wycieczkę swoją drogą. No, czemu nie? Chyba lepiej pojechać sobie całą rodziną, zwłaszcza kiedy syn bardzo cię prosi, że chce zobaczyć tamten region, a niż samemu się telepać przez taką drogę. Koi pisze, że martwe dziecko mogło zostać porwane przez zwierzęta. Czy tam żyją wilki? Nie mam pojęcia, jakie zwierzęta żyją w tym regionie, ale wydaje mi się, że zdecydowanie było za mało czasu na to, żeby dziecko mogło zostać, lub jego zwłoki mogły zostać porwane przez zwierzęta. A gdyby tak było, to zwierzęta też zostawiają jakieś ślady i zostałyby one odnalezione po tak dokładnym przeszukaniu okolicy, jak w tym przypadku. Owca pisze, mówiłaś, że zazwyczaj nie brali dziecka w tak długie trasy. Co więc skłoniło ich, by go tym razem zabrać? A to było tak na samym początku. Chłopiec bardzo się nakręcił na ten region, kraj Basków. Bardzo chciał go zobaczyć, odkąd usłyszał o nim w szkole, że jest tam tak zielono i wilgotno, a u nich było tak pustynnie. I wyprosił na ojcu obietnicę, że jeśli będzie miał dobre oceny, to go tam zabierze w następną trasę. No i miał dobre oceny, rok szkolny się akurat skończył w czerwcu, więc ojciec postanowił wywiązać się z obietnicy i zabrać tam synka. A Kodaemon pisze jeszcze raz, dlaczego traktujemy zeznanie pracownika restauracji jako 100% pewne? Nie wydaje mi się, żeby był jakiś powód, żeby mu nie wierzyć. Jakby nic specjalnego nie zależy od tego, nic go nie wiąże z nikim powiązanym z wypadkiem. I nie wydaje mi się, żeby był jakiś powód, dla którego miałby kłamać. Kabil Ściuba. Rodzice zamordowali chłopca i umieścili go w cysternie. W drodze
się kłócili, bo jedno z rodziców nie radziło sobie z wyrzutami sumienia i bang, wypadek. Nikt wnętrza cysterny nie sprawdził. To nie jest możliwe, żeby nikt nie sprawdził wnętrza cysterny. Na pewno sprawdzili wnętrze cysterny prędzej czy później. Według Chiffen. Czy to była Hiszpania? Tak, to była Hiszpania, bo jeśli tak, to w kraju generała Franco i później odchodził olbrzymi handel dziećmi. To był 86. Jeżeli tam odchodził handel dziećmi, to jest to jakiś trop w tamtym czasie. Daemon dodaje, że zeznania naocznych świadków są notorycznie niepewne. Nie mówię, że gość kłamał, ale mógł sobie wkręcić coś. No być może, ale jest to jedyne zeznanie, jakie mamy. Wydaje się dość wiarygodne mimo wszystko, bo kelner zdecydowanie rozpoznał ich na zdjęciu. To nie wydarzyło się dawno, więc jego pamięć była dość świeża. Victoria Arparos dodaje, że być może dorobił sobie wspomnienia do wydarzeń. Mogło tak być. Oczywiście zeznania nigdy nie są w 100% pewne, więc gdyby okazało się, że kelner z jakiegoś powodu mija się z prawdą i dziecka nie było już w restauracji, to oczywiście wszystko mogło wydarzyć się dużo wcześniej. Statystyczny szary człowiek pyta. Nie znam się na faunie Hiszpanii, ale możliwe, że chłopca zjadł wąż? Obawiam się, że to mało możliwe. Brokoli sugeruje, że może coś stało się rodzicom, matce lub ojcu i stąd te dziwne zatrzymania i jazda. Dziecko mogło uciec ze strachu. To jest prawdopodobne z tym, że później rodzice zamiast go szukać, zaczęli pędzić na oślep do przodu i też nie rozwiązuje to zagadki, co stało się z dzieckiem potem, kiedy uciekło. Paweł Oka słusznie zauważa, że zawodowy porywacz nie brałby raczej rannego, ociekającego kwasem dzieciaka, więc raczej możemy założyć, że nie było go w tym aucie i skupić się na tym, co się stało po wizycie w restauracji. W 100% się zgadzam. Wydaje mi się to raczej pewne, że Juana Pedro nie było w samochodzie, kiedy doszło do wypadku i cała zagadka tkwi w tych pół godziny pomiędzy restauracją a wypadkiem i w tych kilkusekundowych postojach, których było aż 12, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 12 krótkich postojów i dlaczego to one były i jeden z nich najwyraźniej w trakcie jednego z nich z Juan Pedro zniknął z samochodu. Pytacie mnie o mapkę, spróbuję zaraz ją załadować. Niestety
zdjęcie drogi z tego, jak wygląda współcześnie, się nie ładuje, ale mam okolice w Google Mapsach całą przedstawioną i już Wam ją zaraz załaduję. Ok. To jest mapa całej okolicy Samosierra. I to najwyraźniej jest ta droga, którą jechali. Z tego co widać tu na zdjęciach obok, jest to dość górzysty, niebezpieczny teren. Pięknie to wygląda swoją drogą. O, piesek. Owca pyta, czy przeszukano pobliskie wsie. Podejrzewam, że tak, przeszukano całą okolicę. Pytano prawdopodobnie wszystkich. Nothing sugeruje, że może rodzice szukali miejsca, żeby zawrócić. Może chłopiec... Aha, że zorientowali się, że dziecka nie ma z nimi. Pawia Oka pisze, że podobno wujek dziecka, występujący jako rzecznik rodziny, w wywiadach opowiadał się za teorią porwania w trakcie tego 20-sekundowego postoju i że do wypadku doszło, bo jakiś inny pojazd blokował drogę. Mateusz Jast sugeruje, że być może po wizycie w karczmie rodzice wzięli jakiegoś autostopowicza, który w trakcie jazdy zaczął im grozić i stąd te krótkie postoje. To też wydaje się całkiem rozsądną teorią. Kodaemon pisze, że jeśli przyjmiemy, że zeznanie z restauracji jest niewiarygodne, to postaje mogły być po to, żeby pozbyć się fragmentów ciała, które nie rozpuściłyby się w kwasie. Teoria o tym, że małżeństwo zaplanowało morderstwo własnego syna, potem dokładnie sprawdziło, które części ciała rozpuszczają się w kwasie, a które nie. Potem te, które się rozpuszczają, zanurzyli w cysternie, którą akurat jechali, a później te, które się nie rozpuściły, wyrzucili gdzieś po drodze do lasu, który nikt nie znalazł tych fragmentów. To mi się wydaje strasznie przekombinowane. Teresa pisze, że może rodzice dostawali telefony od porywaczy podczas tych krótkich postojów. Do teorii o porwaniu na parkingu przez ludzi od narkotyków, wtedy cała akcja mogłaby mieć miejsce na parkingu. Być może. Jest to jakaś teoria, że to na parkingu doszło do porwania. Z tym, że też dziwne miejsce na porwanie, tam jednak ktoś mógłby ich zauważyć. Noodle Kasic pisze, że krowa i jego miałki są dość creepy. No tak, nie sądziłam, że go słyszycie, ale faktycznie dodaje nam tu trochę klimatu. A Brokoli pisze o hiszpańskim artykule o tym, że podobno w ciężarówce znaleziono ślady heroiny, ale Pawiołka znów bardzo trzeźwo odpisuje, że ślady heroiny były na lub w cysternie, a nie w samej kabinie, co według policji wskazuje na brak udziału kierowcy w handlu narkotykami. No byłoby to dziwne.
No i też kilka osób zwraca uwagę, że telefon w ciężarówce w 86 to bardzo mało prawdopodobna sprawa. Tak, pamiętajmy, że działo się to w 86. Sprytne Pesto pisze, że być może dziecko zostało sprzedane przez rodziców podczas zatrzymania się, być może żałowali decyzji i postanowili gonić nabywców, albo z rozpaczy się zabili. Bardzo szybko musieli podjąć tę decyzję. Jak myślicie, że mógłby wyglądać taki scenariusz? Widzą, że ktoś stoi i macha na poboczu drogi, zatrzymują się i w 20 sekund następuje taka wymiana: ej, fajny dzieciak, mogę tego dzieciaka? A oni: nie, co ty, nie damy ci tego dzieciaka. A oni mówią: spokojnie, damy wam trochę hajsu. No a ile hajsu? No tyle hajsu. No dobra, macie dzieciaka. I jeb dzieciaka z ciężarówki, po czym jadą i w 15 minut dyskutują: ojej kurde, dobra, źle, że daliśmy tego dzieciaka. O nie, fatalnie się czujemy. To jednak, okej, zabijmy się. Basia Jeziorska pisze: ale by było, gdyby teraz Kasia znalazła coś dziwnego, przeglądając Google Maps. Od razu przypomina mi się sprawa odnalezienia przez internautę zatopionego auta ze zwłokami zaginionego mężczyzny. Od razu przypomina mi się też sprawa z TikToka, gdzie grupa nastolatków bawiła się aplikacją Randonautica i znalazła zwłoki w walizce. To swoją drogą ciekawa sprawa, ale wyjaśniona, a więc nie brałam jej pod uwagę do segmentu Babies Media Unsolved, ale możemy w sumie kiedyś o niej opowiedzieć, bo to dość interesujące. Arachne pisze: wątpię, aby w grę wchodziła sprzedaż dziecka, bo jednak rodzina prezentuje się bardzo normalnie, no i istio, 10-letnie dziecko, ani niemowlę. Tak, myślę, że nie ma aż takiego marketu na 10-letnich chłopców. Okej. Tak, też odnośnie teorii o rozszerzonym samobójstwie. Wiedzieli, że przewożą kwas siarkowy, wiedzieli, z czym będzie wiązać się wypadek ewentualny. Myślę, że jest to bardzo bolesne i niezbyt oczywisty sposób na samobójstwo. Aleksandra sugeruje, Aleksandra Kowalska, żebyśmy zrobili kiedyś Babies Media Solved i pogadali o ciekawych sprawach wyjaśnionych dla odmiany. To bardzo ciekawa sugestia. Może powstanie też Babies Media Solved. Tak dla odmiany. Jakub Przycówko pyta, czy odcinki z Babies Media Solved można gdzieś znaleźć do obejrzenia po zakończeniu streama, i owszem, można zobaczyć zapisy wszystkich streamów na Babies Media Live. A tymczasem minęła już godzina 21:37, a to znaczy, że oprócz rozmów o tej sprawie, którą przed chwilą tu omawialiśmy, możecie zadawać mi teraz jakiekolwiek pytania. Ja przełączam Spooky Mode na... na troszkę weselszą muzyczkę. Zaraz muszę to ustawić, bo coś mi się wyłączyło. Zaraz znajdę odpowiedni podkład.
prawie. Głośna muzyka. Sorki. Nie zauważyłam, że tak głośno opuszczam. Nie musicie na mnie krzyczeć. Jest to po prostu pewne opóźnienie, zanim dotrze do mnie to, co piszecie. I już ściszyłam. Więc wracając do odpowiadania na pytania. Nie, nie miałam sesji w Playboyu. Raczej byście się o tym dowiedzieli, jakby było inaczej. I jak idzie Pride Month, no nie udało mi się dotrzeć na paradę ze względu na szczepienie, które miałam dość daleko i liczę na to, że uda mi się z kolei dotrzeć na marsz w Lublinie, jeśli będzie taki w tym roku. Okej, już... Dajmy spokój z tą muzyką. Wiem, że było głośno. Możemy przejść dalej do porządku dziennego. MedIndy88 pyta, jak idzie mi uruchamianie wspierania mnie na YouTube, a nadal nie działa? Nie wiem, ja już naprawdę... Google po prostu nie chce dać mi pieniędzy. Podejrzana sprawa. Nie wiem, czy aż tak podejrzana. Aleksi pyta, czy mam jakieś reakcje poszczepiące, czy żyję pomimo upałów. Jeden dzień poszczepiący cały spałam, a dzisiaj jestem już z powrotem w świecie żywych i nic mi się nie dzieje, więc luzik. Zwłaszcza, że klima hula od samego rana, więc nie odczuwam upałów jakoś szczególnie. A tymczasem szukam zaginionego chłopca z Somosierry na Google Maps. Babis Media Unsolved. Następna zagadka. Dlaczego Google nie chce dać Kasi hajsu? Bardzo dobra sugestia od Aleksandry Kowalskiej. MedIndy88 pyta, czy były jakieś ciekawe obrzędy na weselu, na którym byłam? Było ich całe mnóstwo. Na pewno była ciekawa inba już na samym początku, kiedy przy wyjściu pary z kościoła odpalono konfetti, co oczywiście nie spodobało się księdzu. Gdyby młoda para spędzała tyle czasu na grupkach ślubnych na Facebooku, co ja, to wiedzieliby, że wiele księży ma problem z rozsypywaniem konfetti pod kościołem. No i trzeba było to całe konfetti na rozkaz księdza zamiatać spod kościoła. Ciekawy był też mini pokaz pirotechniczny towarzyszący pierwszemu tańcu. Stają się one coraz bardziej rozbudowane i mam wrażenie, że przysparzające coraz więcej stresu parze młodej. I generalnie obowiązkowym elementem każdego wesela, nawet takiej pary, która nie lubi tańczyć i nie umie tańczyć. Elizabeth Zauch pyta, gdzie są filmy z oglądania, TikTok, czy da się to gdzieś obejrzeć i czy będzie dzisiaj zapis wszystkich live'ów. Zapisy wszystkich live'ów są zawsze na kanale Babis Media Live i odbywają się na żywo w każdy czwartek o 19:00. Oliwia Matuszewska pisze, że nie może znaleźć naszego Patronite, powiedz siostro. To bardzo dziwne. Aż sprawdzę sama.
patronite.pl, powiedz siostro. Działa. Wystarczy wpisać patronite.pl/powiedzsiostro. O, mamy już 16 patronów, jest elegancko. I wszystko działa u mnie. Rozumiem, pyta, jakie grupki ślubne polecam, bo ostatnio się tym zainteresowała. Zdecydowanie najlepsze są rozsądne panny młode. Jest tam wszystko, co najlepsze, samo gęste. Tak, na pierwsze wegedanie to był rosół. Oczywiście na mięsie z pierożkami, z mięsem na dodatek. No bo wiecie, wegetarianizmem, ale rosołek to zjesz. A oczywiście nie obyło się też bez licznych rozmów o szczepionkach, yikes. Co jeszcze ciekawego się dało? Nie wiem jak oczepiny, bo uciekłam na ten fragment do ogrodu. Hotel, w którym się to odbywało, był bardzo ciekawy. To był taki pik architektury lat 90., gdzie cała budowla zdawała się rozrastać przez ostatnie 30 lat w jakiś taki organiczny sposób, dobudowując kolejne tarasiki, skrzydła i piętra. I wyjątkowego klimatu całej okolicy nadawały tak zwane straszaki na jaskółki, czyli głośniki wydające bardzo głośne dźwięki krzyku sokołów, żeby odstraszać jaskółki srające na dach budynku, co wydaje mi się odstrasza raczej głównie gości. A Kamil Ściuba pyta, w wyniku operacji tracisz jeden zmysł, wzrok albo słuch i mowę, co wybierasz? Wiadomo, że dużo wygodniej wybrać wzrok, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Nie no, słuch i mowę, bo wzrok mi jest bardzo potrzebny do pracy, a słuch i mowa nie. Cimi pyta, czy Discord jest tylko dla patronów? Szukałam ostatnio, nie mogłam go nigdzie znaleźć. Nie, Discord jest otwarty dla wszystkich, dla patronów jest tylko specjalny kanał na serwerze, a link do Discorda aktualny powinien znaleźć się w opisie grupy Chleptuba na Facebooku. Kodemon pyta, gdzie znaleźć Let's Play do Disco Elysium. Powinien jeszcze być na moim koncie na Twitchu, bo tam streamowałam. Kilkoro z was się zdziwiło, po co odstraszać jaskółki. No, bo podobno srają na dach. Co czyni ten wyjątkowy dach mniej estetycznym najwyraźniej. Być może zaskoczy was, a być może wcale nie, również wiadomość, że jedną z pierwszych piosenek granych na weselu była jakaś piosenka ekipy i wszystkie dzieci świetnie się przy niej bawiły. A co ciekawe, w środku imprezy do sali wpadła nagle grupa osób przebranych w kostiumy z serialu El Casa del Papel, czyli Dom z Papieru, wiecie, te czerwone kombinezony i białe maski Daliego, i zaczęli nagle porywać przypadkowe osoby na parkiet. Udało mi się na szczęście umknąć, ale porywali ich do tańca przy dźwiękach Bella Ciao oczywiście, i był to chyba pierwszy, jedyny moment w życiu, kiedy uciekałam z parkietu słysząc Bella Ciao. Zwykle jest zupełnie na odwrót i mam taką refleksję nad tym, jaką straszliwą krzywdę tej pięknej piosence wyrządził ten serial. Mateusz Jast pyta, może już było, ale skąd Chleptuba? Jest wiele teorii na ten temat i podoba mi się, jak powstają kolejne, więc chociaż jest jedna
konkretna i prawdziwa odpowiedź na to pytanie i wiele osób ci jej pewnie udzieli, to lubię, jak powstają kolejne, więc lubię, kiedy geneza jest odwijana lekką tajemnicą. Tutaj nie ma zaginionego chłopca. Tu też nie widzę zaginionego chłopca. Tu jest jakiś dziwny betonowy walec. Może w tym betonowym walcu zatopiony jest zagubiony chłopiec z Samosiery. Tu nie ma chłopca, ale jest wspaniały pies. To zawsze fajnie. Znajdują się jakieś dziwne postacie. Zastanawiam się, jak wam mogę przybliżyć to zdjęcie, ale wygląda to trochę jak kosmici. Może to oni porwali chłopca? Grabka 444 pisze na temat genezy grupy, znaczy nazwy grupy, że widzowie tego kanału to pelikany i żrą chleb. Ja jednak mam nadzieję, że nie ma wśród was pelikanów. Pelikany mają wstęp surowo uzbroniony na chlebtubę. Powstaje kolejna teoria spiskowa na temat tego, że zaginiony chłopiec Somosiery zamienił się w psa. Być może. A minę ma taką raczej pogodną, więc jeśli tak się stało, to chyba nie jest tak źle. Pięknie tam jest w ogóle. O, są też konie. Kolejny pies. Kolejne konie. Tak, jeśli chodzi o te najczęściej zadawane pytania, czyli o zapis live'ów na przykład, to jakoś to rozwiążę, może kolejną planszą na ekranie, może w opisie streama gdzieś. Mam jeszcze kilka rzeczy do rozwiązania. This is work in progress. Tak, zgadza się, zgodnie z tym, co piszecie. Nie ma żadnych pelikanów na chlebtubie, są za to pterodaktyle. Mam nadzieję liczne. Tutaj jest krowa. Tu mamy ciekawe zdjęcie z dziwną, żółtą liną zwisającą z wodospadu. To jest nawet filmik. Aha. Co tu się dzieje na tym filmie? Nic szczególnego, wisi jakaś lina. Dużo wodospadów w tym rejonie. Jest też pomnik czegoś, co wygląda jak batat. Kolejny pies. Tym razem z tęczową obrożą. Happy Pride Month. Jeszcze jeden pies. Wodospad. Żadnych śladów zaginionego chłopca. O, i chyba wiem już, do czego służyła żółta lina. Jak widać, jest tu jakaś rozrywka polegająca na schodzeniu po linie z wodospadów. Grzegorz Nogal pyta, czy nie był to pomnik papieża. Gdyby działo się to w Polsce, byłabym przekonana, że był to pomnik papieża. W Hiszpanii mniej prawdopodobne. No, ten konik jest całkiem śliczny. O, znaleźliśmy. Słuchajcie, zagadka jest rozwiązana. Mamy zaginionego chłopca z Somosiery. Kto by pomyślał, że to będzie tak łatwe, widzicie? Done! Najbardziej
najdziwniejsza zagadka zaginięcia w Europie rozwiązana na streamie, na kanale, na streamie na Babis Media Unsolved. Bułka z masłem. Next, poproszę. Rzucajcie we mnie kolejnymi sprawami. Ja i moje Google Maps jesteśmy gotowi. Dokładnie tak, jak pisze Łukasz Strzyżewski, tak zaczyna się kanał Babis Media Solved. Oh my god. To co, na tym będziemy... O, krowa przyszedł powiedzieć kilka zdań na ten temat. Krowa, gdzie jesteś? Chodź. Dokładnie tak, jak pisze Rurałki ze Szkoły Magii, Interpol szukał wszędzie, ale nie na Google. Krowa, rozwiązałeś to? Jesteś moim Scooby-Doo? Gdzie są krowochrupki? Powiedział krowa i poszedł sobie oburzony. A więc... To tyle, moi drodzy. Rozwiązaliśmy zagadkę. Zrobiliśmy małe Ask Me Anything. I dzisiaj będziemy na tym kończyć naszego live'a. Zapis, powtórzę po raz kolejny, znajdzie się na kanale Babis Media Live. A już w czwartek o 19 widzimy się na wspólnym oglądaniu TikToków i relacjonowaniu najświeższych niszowych inb z całego internetu. Więc do zobaczenia i dzięki za dzisiaj. Pa, pa!